Siema, tu Majki, witam was w Farming Simulator 2017 na mapce Górale V5. Witam was w 9 odcinku. Dzisiaj zajmiemy się siewami słonecznika, bo są najdroższe. I kupiliśmy sobie przystawkę do słonecznika, tylko mam pytania, czy będzie pasowała do Forschmitta, nie? Przystaweczka. A przystawka do słonecznika jest taka sama jak do kukurydzy, nie? Jest nasz kombajn. No i sprawdzimy to, nie? Sam jestem ciekawy. Jak tu ciasno, to jest masakra, dobra. Lecimy. Następny odcinek spróbuję, ten odcinek gram w rozdzielczości średniej, a następny spróbuję grać w rozdzielczości wysokiej. Zobaczycie, będą dalej lagi. O, przystaweczka pasuje, no to elegancja Francja. Teraz jo, no to chowamy kombajnik z powrotem tam, gdzie stał. No i możemy zacząć siewy, dobra. Możemy zacząć siewy. Jedziemy przodem. Kurwa i drzwi pogiem, no ja pierdolę od garażu. A, może byśmy się go zgasili. O kurwa, nie w ta struna. Przepraszam za te typanie między maszynami. Ale gdzieś mi się kurwa zaklinował. Gdzieś mi się zaklinował, więc lecimy ze słonecznikiem. Uzupełnimy sobie jeszcze nasiona do końca. Bin. Byśmy ładnie przyładowali w niego. W ogóle tyłu to ja też nie widzę, bo mi siewnik zasłania. Wymarnujmy to, co tutaj jest, nie? No, za dużo nie weszło, ale lecimy sobie. Zajmijmy sobie pokrywę. Zajmijmy się tym polem, które ostatnio kultywatorowaliśmy, nie? Więc najpierw zacznijmy od poprzeczniaczka. Moje mordeczki kochane, dziękuję, że oglądacie sobie. No i lecimy z tematem. Sieje się czy się nie sieje? Chyba się... O, siało się, tylko się wyłączył siewnik, nie? To... Jeszcze raz i lecimy. To, żeśmy po zboże nie pojechali sobie. Podnosimy i lecimy dalej. Myślę, że jak będę miał jakiś wolny dzień, to nagram wam My Summer Car. Składanie post, samochód od postaw, nie? Ale to jeszcze są na razie takie namysły, nie? Żebyśmy nie przerąbali w tego kamienia tylko. Bo jeszcze może dzisiaj oddamy Ursusa na sklep. Już sobie pojedziemy, go trzeba wreszcie oddać, nie? Czy mi następna doba nie leciała, nie? O
Jak zwykle polska moc. Niech będzie z wami. Mam nadzieję, że ten odcinek będzie dłuższy niż poprzedni, bo poprzedni naprawdę był króciutki. Ale żadnej pracy nie miałem określonej, więc taki był, jaki był, nie? Ale sobie lecimy. Pomalutku, powolutku. Już ma 5 minut odcineczka. Mam nadzieję, że dzisiaj go wrenderuję, ale dopiero wrzucę go jutro albo pojutrze. A w czwarteczek myślę nagrać wam My Summer Car. Ale nie obiecuję, bo nie wiem, czy ta gra w ogóle się nagra, nie? I ściągnąłem do gry fajnego moda, nie? Jeśli oczywiście gra nie będzie crashowała, nie? Bo to z tą grą to różnie bywa. Jakieś polskie mapki ściągnąłem. Teraz jeszcze muszę jakiś polski modpack ściągnąć. Jakieś pojedyncze maszyny polskie, nie? Jak macie jakieś ciekawe polskie maszyny, to podsyłajcie mi linki, nie? Pozostawiajcie pod w komentarzach, nie? Żebyśmy się jakąś polską serię mogli wziąć, nie? Mapkę już mam, nie? Nawet dwie mapki na oku, nie? Już ściągnąłem sobie. Albo typowa polska wieś, albo boćkowo, nie? Tylko jeszcze nie wiem, którą, ale chyba polską wieś, bo ta mapka ma fisolec, nie? Żeby była taka mała, z fajnym klimatem zagranicznym, nie? Może zaraz zajmę się ściąganiem maszyn na tą polską serię. A wiem, że polskie serie bardzo lubicie, nie? Oglądać. Może byśmy z następnych żniw kupili jakiś nowy pług jeszcze, albo jakiś nowe pole. Na razie mamy nowy nabytek. Header do kukurydzy. I do słonecznika, nie? A to najbardziej teraz jest opłacalne, nie? Chociaż jakaś nowa uprawa na odcinek, nie ciągnę te zboża. A jeszcze mamy kiszonkę na sprzedaż. O, no to na bogacio polecimy sobie. Jak widzicie. Jak widzicie, lecimy sobie.
wrócimy z kabinki, żeby bardziej realistic. I o wiele będzie ciszej. Nawozy też już nam zostawić ze 30%. No to lecimy dalej. Mi się podoba. Ta mapka jest taka większa. Ale taka seria z Bisonem i z 60-ką by była normalnie idealna, nie? To już tak teraz trzeba pomyśleć, nie? Mamy 10 minut. To też bardzo króciutki odcinek będzie, więc... Może oddamy ciągnik na farma. Na sklep. No to posialiśmy już całe pole, złożymy sobie kultywator, podniesiemy, wyłączymy go i zobaczymy, jak tam jest pole numer 78. No to elegancko. Więc może zobaczymy, ile to pole kosztuje. Sobie jeszcze kupimy, nie? Nie, na razie jeszcze mamy za mało hajsu. Więc jedziemy odwieźć traktor. Siewnik gdzieś postawimy sobie, nie wiem gdzie, żeby sobie ładnie stał. Tutaj nawet. Jedziemy odwieźć traktor, żeby następnych odsetek nam nie liczyli, nie? Już musimy się pożegnać z 16-11. Niestety. Trochę szkoda go jest. No ale co zrobić, jak nic nie zrobisz, nie? Był tylko wypożyczony. Ale jak chcecie polskich maszynek więcej, więc dawajcie łapki, nie? Jaki ładny klakson ma, nie? Złaś. Koguciki. Pięknie. Przed pasem się zatrzymamy, żeby było kulturalnie elegancko. Rzucamy kierunkowskaz. Przepuścimy pierwszego. No i pożegnamy się z Mokrzynem, niestety. Nie ma Mokrzyna. Ale się nie martwcie, mamy jeszcze swojego John Deere'ka. Stoi sobie ładnie tu zaparkowany. Więc w następnych odcinku pewnie będą jakieś żniwa. Podejrzewam, więc przygotujmy sobie wszystko pod żniwa, tak jak powinno być, bo to jest dopiero mam 14 minut odcinka.
ślicznie, zrobiliśmy. Tutaj widzę, zobaczę, jak fermentacja kiszonki. 11%. No to bajunia. Tu się odetnie. Akurat to, bo nie potrzebujemy. W następnym odcinku będą żniwa pszenicy. Więc wiateczkę, kombajn. Zamykamy, co mamy pozamykać. Ślicznie. Tu mamy nawóz, a tu mamy jeszcze nasiona. Czekaj, jeszcze nam zostało z 10 minut odcineczka, to może zacznijmy sobie jakieś żniwa na początek, o. Ten odcinek też jakiś króciutki nie wyszedł. Musimy zobaczyć, które to jest pole. Jak znosi ten kombajn, nieziemsko. No jedź! Pytanie. A. To pole nie należy do ciebie. Ciekawe. I lecimy. Jak widzicie, lecimy sobie na pokos. Może wypożyczymy jakąś przyczepę samozbierającą. Albo jakąś prasę wypożyczymy na następny odcinek i może porobimy sobie beleczki. Później pozbieramy, zobaczy się, nie? Więc lecimy sobie ze żniwami na pełnej. A jak?
Mam nadzieję, że też niedługo kombajn zmieni mnie. Jeszcze kilka żniw to ten forszmit się wysłuży, nie? Wam powiem, że ładnie sypie te pszenica. Z tego powodu ładnie sypie, bo było pole nawożone, nie? Kurwa, kamień, pogięliśmy motowidła, nie? Ja pitole, nie zauważyłem go. Kabinki tak realistycznie i bardziej jest ciszej, nie? Niż... No to lecimy. To jest 4 minuty odcineczka i kończymy nagrywanie. I pole kończymy na następnej części. Na następnym odcinku. To cofamy i lecimy. Więc mamy 24 minuty odcineczka, jeszcze minutka i kończymy. Mamy 75% zbiornika. Chyba, że na tym odcinku zapełnimy zbiornik. No i wysypiemy i kończymy odcineczek. Yo, nigga! Więc jeszcze chyba zdążymy się nawet wysypać, wam powiem. To jeszcze wam bardziej lepszy odcineczek będzie z wysypaniem. A, poczekam. Co tam, te dwie minutki dla was warto nagrywać więcej. Za takie oglądalności, ludziska, moje mordeczki. I zaraz lecę po Johna, po przyczepkę. I wysypiemy, nie? Mam nadzieję, że do końca pola
Wyjedziemy, że będzie rurę, rurę wystawić. Rurę. Ups, omijak. Ebele, bele, jedziemy. Dobra, napełni się. Wystawiamy rurę. I lecimy. Żebyśmy musieli kiedyś ten siewnik umyć, nie? Ale to później. Nie ma spiny, nie? Ale żebym ustał tym traktorem, jak to jest ten kamień z napisem Love. Pięknie się ten John Deere prezentuje. No jedź, chyba kawałek może zboże wjechać. Ale dziwny mod, kurwa. Zboże się sypie obok, a jest na przyczepie, nie? Może coś taką miniaturkę strzelimy. Wysypiemy. Więc dziękuję za oglądanie odcinka. Subskrybujcie, komentujcie. Na razie.